są to płyty dwie polskie, o dziwo. Jedna z byłej Unii Europejskiej. Skuszony słońcem postanowiłem wyjść nagrać coś na dworze. Ja etatowy pomponiarz. Kurde, idzie to słońce. Było i go nie ma. To miałem dzisiaj wam pogadać na temat tego, jakiej muzyki słucham. Słuchałem w 2020, jeszcze wcześniej. No i tego, co teraz niby słucham. To będę seszedł i będę gadał, dobra? Nie wiem, jak mi to będzie kurwa szło, ale dobra. W ogóle kurde, no jak zanim zaczynam nagrywać, to myślę, o czego nie powiem, taki elokwentny w ogóle się wydaje, sam sobie nawet. Ale kurde, jak przyjdzie co do czego, to kurwa zapominam o wszystkim. Dobra, idę. Na rozstajach dróg, którą drogę wybrać? Wybiorę tą. Czego słuchałem w 2020? Chciałem wyróżnić w sumie trzy płyty. O kurwa, zgubiłem chyba karteczkę z tym, co miałem powiedzieć. Nie, mam ją. A więc tak, w sumie jak na muzyka, to aż tak wiele nie słuchałem tego w tym roku. Ale są trzy płyty, które podbiły jakby moje serce, powiedzmy. I są to płyty dwie polskie, o dziwo. I jedna z byłej Unii Europejskiej. Płytą, które najczęściej słuchałem w sumie w 2020 roku, była płyta wydana w 2019 roku. I ta płyta tak naprawdę... Ja ją słuchałem w 2019 roku, ale dopiero w 2020, chyba w wakacje, jakoś tak odpaliła się we mnie samym, że po prostu no naprawdę w chuj jej słuchałem. A jest to płyta zespołu, który nazywa się Bring the Horizon. Pewnie część z was kojarzy ten zespół. Jest to płyta Amo. I've been climbing up the walls to escape the sinking feeling, but I can't hide. Chcę też zaznaczyć, jeśli chodzi o słuchanie muzyki, to często jest to coś zupełnie innego niż to, co ja robię sam. Oh fuck. Często są to rzeczy tak naprawdę bardzo odległe nawet od tego, co ja robię, ale w jakiś sposób mnie inspirują. Na przykład właśnie Bring Me The Horizon, gdzie właściwie, no, zwłaszcza ta płyta Amo, ja jestem chyba daleko od niej. Ale co mi się podobało w tej płycie? Wbrew pozorom eklektyczność. Ja wiem, że wielu z was powie, jeśli posłuchacie, że to jest płyta, no jeszcze biorąc pod uwagę przeszłość Bring Me The Horizon, to co zrobili wcześniej, to jest płyta popowa. Mi się naprawdę bardzo podoba. Mi się strasznie podoba produkcyjnie. Jest bardzo ciekawie zrobiona. Może to kogoś zdziwić, ale ja bardzo lubię muzykę elektroniczną. I... O Jezu, jak fajnie chmury zapierdzielają. Z całą pewnością... Kurwa, nie wiem, mam jakieś weny chyba dzisiaj. Z całą pewnością ta płyta mnie dlatego przekonała właśnie, że jest bardzo różnorodna. Fajne rozwiązania producenckie tam są. No mi się naprawdę fajnie jej słuchało, nawet tych najbardziej popowych kawałków. Poza tym, że bardzo lubię wokal Oliego Sykesa, tak dobrze mówię? Oli Sykes chyba się nazywa wokalista. Wyszła też w międzyczasie płyta kolejna ich, właściwie taka epka jakby, która się nazywa chyba Post-Human Horror, coś tam Survivor. Sprawdźcie sobie, jeśli chcecie posłuchać. I ona jest jakby powrotem do takiego mocniejszego grania. Kto lubi takie rzeczy, to oczywiście będzie bardziej zadowolony. Aczkolwiek mi się obie podobają, nawet właściwie do tej Post-Human Horror Survivor musiałem się trochę bardziej przekonać niż do tej Amo. Drugą płytą, która mi się bardzo podobała i uważam, że jest świetna,
a do tego świetne teledyski, chociaż w przypadku Bring Me The Horizon też teledyski były świetne. To jest płyta Kasi Lins. Proszę nie mów, że to już, że mam w ręce trzymać nóż, bo to stado pozbawione wahań, a to przecież znaczy, że... No chyba najlepsza polska płyta w zeszłym roku, przynajmniej w mojej opinii. Wiesz, że mały ogień, wielki las podpala. Super mi się je słucha. Jest to taki rodzaj emocji, który mi bardzo odpowiada i też wizualnie też bardzo mi się podoba. Teraz modlę się do siebie, proszę daj mi rozgrzeszenie, pożądane ukojenie, pożądane ukojenie. Teraz jeszcze wyszedł teledysk do Morze Czerwone. Bardzo fajny numer i fajny klip. Byłam dla ciebie, jak noc jest. Bez ciebie, jak Dante, bez diabła dla ciebie. Jeszcze jedna płyta, którą ja stawiam w szeregu swoich ulubionych płyt 2020, to jest płyta mojej koleżanki Zagi, płyta Prześwit. Nie mogę spać, pod powieką szukam kwiecistych równań, zapachu jutra. Ona jest o tyle wyjątkowa, że ona została napisana podczas transmisji na żywo z fanami. Fani pomagali napisać teksty, rzucali pomysły, ona to wszystko ogarnęła, nagrała i wyszła z tego naprawdę całkiem niezła płyta. Nie mówię tego dlatego, że znam się akurat z Zagi i się lubimy, ale kurczę, uważam, że naprawdę jest to bardzo dobry album. Nie trzeba nam nic poza lazurowym wiatrem. Gdy budził nas świt, można było tańczyć w parze. Dość krótki, 8 kawałków z tego co pamiętam chyba. Ale no. Można tylko patrzeć. Jest bardzo fajny. Wyszła jeszcze płyta Krzyśka Zalewskiego, którego bardzo cenię. Ale mimo, że niektóre kawałki są świetne, to czegoś mi brakuje. Nie do końca mi się wszystko podoba. Jest kilka kawałków, których nie do końca rozumiem. Oczywiście nie muszę rozumieć. Natomiast single, który wypuszczał, oprócz pierwszego, mimo że właśnie, tak jak wspomniałem, lubię muzykę elektroniczną. Tylko nocą, nocą tańcz. Tylko nocą mnie nie przekonał zupełnie. Jakoś jest strasznie toporne i nie wiem, no sorry Krzychu, nie podoba mi się ten numer. Ale wszystkie inne single, które wyszły, to są właśnie moim zdaniem najlepsze piosenki na tej płycie. Piosenka Tańcz, genialna. Manuszka. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Tak samo piosenka z płonącym pianinem albo fortepianem. Sorry, nie rozrówniam. Jaki piękny widok, gdy wszystko płonie. Nie, to jest ze mnie muzyk, nie? Nie rozróżniam, co to jest pianino, a które fortepian. No ale cóż, niestety, jestem ignorantem. Świetna piosenka w każdym razie. No co tu jeszcze powiedzieć? Mógłbym wyróżnić jeszcze tutaj parę piosenek, które w ogóle mi się bardzo mocno wryły w pamięć z tego właśnie roku. Ale ładne słońce wyszło wreszcie, przez chwilę. No nie no. Dawajcie łapki w górę, bo będzie super fajnie.